Siemano, witam was w 36 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic Czas Zapłaty. Dobra, wczytujemy teraz nasz zapis i teraz właśnie idziemy do najemników. Tam musimy ich odnaleźć. Oni są właśnie nieopodal Górskiej Cytadeli. Właściwie w Górskiej Cytadeli. Dokładnie tam, gdzie z Lestem byliśmy po kamień ogniskujący w Gothicu 1. No to tam na szybko się przebiegniemy. Zobaczymy co i jak. No i myślę, że jakieś zadanie wykonamy i też również na szybko. No i musimy jeszcze właśnie pójść do starego obozu. Tam mamy niewykonanych kilka questów. Na przykład właśnie... No... Spiewa Coupea i ten Souvenir. No ale to później. Najpierw właśnie do najemników. Ciśniemy. Wow. Teksturki muszą się załadować, dobra. No to na szybko tak skoczymy, zobaczymy co nam najemnicy powiedzą. Musimy też właśnie z magami pogadać. A magowie tam właśnie zlecą nam pewnie jakiegoś questa. Jak to magowie? No, no i ogólnie musimy zdobyć ten mieczyk runiczny, bo on, no, tak jak wam mówiłem, że jest, no, chyba najlepszą bronią w całej grze, więc trzeba go mieć. Chwilka. Aj, no i właśnie, o, co to było? Przeniosło nas. No, ale właśnie, musimy się nauczyć jeszcze trochę broni dwuręcznej, żeby mieć mistrza w posługiwaniu się właśnie tej bronią. Mamy chyba 50%, więc tam potrzebujemy 60. Tylko, że nie wiem od kogo się nauczyć. Muszę spróbować właśnie u Hanka. Mogłem jak byłem w obozie, ale w sumie zapomniałem o tym i teraz dopiero mi się przypomniało. No. Już prawie jesteśmy. No i ogólnie mam jeszcze leki katę. Pewnie jak z tego... Właściwie pewnie to jeszcze słyszycie nawet. Pewnie to słychać. I wpływa to jakoś na... no, na jakość. No, dobra. Mniejsza o to. Tak, znalazłem właśnie chwilkę i postanowiłem coś nagrać. Dobra. Tutaj chyba tego golema nie będzie. A, no nie będzie, bo już tutaj byłem w sumie. Wcześniej. Tylko, że nie wiedziałem jak pogadać z tymi najemnikami. I ogólnie myślałem, że to jakiś błąd czy coś, a tu jednak się okazało, że no, żeby z nimi właśnie pogadać, trzeba pobić Koeda, czyli tego gościa, co w Gothicu nas uczy chyba tam broni jednoręcznej, z tego co pamiętam. No a tutaj właśnie w Cytadeli się osiedlili i pewnie jakiś mają plan. Snują jakieś plany na przyjęcie władzy z powrotem w nowym obozie. No dobra, gdzieś trzeba zapisać. A powiedzmy tutaj. No i dobra. I jest Koed. No. I właśnie nas wygonił stąd. Musimy kilka razy próbować. No, gdzie on leci? Dobra, jeszcze chyba z dwa razy musimy spróbować i w końcu stoczymy właśnie z nim walkę. O nie, nawet przynajmniej teraz, ale nawet nie zdążyłem broń wyciągnąć, ale nie fakt. Myślałem, że jeszcze z dwa razy musimy z nim tak pogadać, a tu od razu się na nas rzucił. No dobra. Dobra. No. No i bezimienny nam się właśnie zlagował. O, dobrze, że się jakoś wydostał w ogóle. No to chodź, jeszcze raz. Tutaj. No. No chodź. Mamy go na strzała. Ciekawie, ciekawie. No i czekamy raz. Aż wstanie, zaraz z nim pogadamy i zobaczymy co nam powie ciekawego. Tutaj telekinezą, potwierdzam przedmioty.
ogólnie tutaj dokładnie, w tamtym, tutaj gdzie te posągi orków, to tam się znajdował właśnie ten kamień ogniskujący. Tutaj gdzieś też był akt własności, z tego co pamiętam. No, chwila, musimy poczekać, aż się uzdrowi. O. Witaj. No, witaj. O, pokonałeś mnie, nie zgodzę się z ciebie, Szemiasz. Dobra, ty jesteś koed i 250 doświadczenia jeszcze. I musimy jeszcze raz skoczyć do tego Javisa. Musimy wykonać ogólnie to zadanie. Więc będziemy tutaj sporo biegać przede wszystkim. Nie za ciekawie. Wow, jeszcze wpadłem prawie do tego wodospadu. No, poskaczemy, trochę będę używał tych bugów na właśnie na ten skok, żeby się nie zabić. Bo to przyspiesza po prostu naszą drogę. A nie ma sensu wydłużać, że tak powiem. No. A tak to właśnie kliknie się delay i się przeżyje, więc jest dobrze. I teraz ten gość znajduje się w skrytce tego piwosza, co tam go znaleźliśmy. Finka. Dobra. Trzeba zapisywać co jakiś czas, żeby nas właśnie nie wywaliło, bo jak nas wywali, to zawsze będziemy mieli jakiś zapis, a tak to lipa. Tutaj gdzieś przyniosły się kręcił, z tego co pamiętam. O! I tutaj właśnie jest chyba ta skrytka. Przynajmniej mam taką nadzieję. Taki wąwóz właśnie to jest. Ale nie, to nie jest tu. Bo go tutaj nie widać, nic. Chwilka. Jakoś to znajdziemy, na pewno. Bo tutaj jest chyba, są takie dwa wąwozy. I w jednej znajdziemy taką skrzynię, a w drugiej właśnie skrytka piwosza jest. Nie wiem, tutaj może. Zaraz powinniśmy na to natrafić. Wow, jakiś błąd tekstury. Dobra, jakoś tutaj tędy, tutaj wbijemy najwyżej. Mamy wąwóz, ale no, to nie jest tutaj. To będziemy biegać i szukać tego czegoś. Bo no, nie pamiętam dokładnie, gdzie to się znajdowało. Gdzie ta skrytka właśnie była. Wiem, że gdzieś w tym lesie. Tyle, że nie wiem dokładnie gdzie. W tym problem. No to nie tu. Ale po takich kraterach trzeba szukać właśnie. Czy jak to nazwać. No i właśnie w takim czymś będzie ta skrytka piwosza, tam właśnie poszedł ten gościu. O! Nie, to jest dyruszka zwykła. A już myślałem, że dobrze natrafiłem. To trochę poszukamy. Dobra, to będzie, no mam nadzieję, że gdzieś tutaj już to będzie. Nie wiem, tam jest ognisko. Że to już minęłem, nie jestem pewny. Mi się wydaje właśnie, że to gdzieś na początku tego lasu było. Ale jednak właśnie nie pamiętam dokładnie gdzie. Tam będą takie drzwi na pewno i tam właśnie będzie ten Javis. W ogóle nie wiem jak on się tam dostał, jak my potrzebowaliśmy klucza. Chyba, że no te drzwi były otwarte jakoś. Dobra. No nie tutaj. Ja. Ciekawe ile już tego szukamy, przecież to no
niby takie mało znaczące miejsce, a tu jednak trzeba szukać po tym lesie, łazić. To tutaj musi być. Aj. O jest. Tak myślałem. Uff. Całe szczęście. Już myślałem, że będę musiał szukać tego w nieskończoność. I jest Javis. Witaj. No i co jest? Uważaj. Nie możemy z tobą pogadać? Czemu? Nie wiem. Co jest nie tak? Ale mamy tutaj, no, gdzieś zadanie jakieś. Chwilka, które to było zadanie? Może to być zakończone zadanie. Nie wiem. Nie wiem kompletnie, gdzie jest to zadanie. Niezaliczone to nie. Nie wiem. Skoro z nim nie możemy pogadać, ani on z nami nie chce gadać. Witaj. Uważaj na siebie. To no musimy skoczyć jeszcze raz do tych najemników. Mi się wydawało właśnie, że tutaj do niego musimy przyjść. Ale dobra. Taki fail mały. Chyba zaliczyliśmy w takim wypadku. Ale gdzie to jest? To jest w pobliżu. No, na wprost tego tych ruin. Rozwalonych. Dobra, to jeszcze jasna, szybko do najemników. Pójdziemy tam pogadać z Lee i z innymi właśnie najemnikami. Zobaczymy, co nam ciekawego powiedzą. Może w końcu jakoś posuniemy fabułę do przodu. I mamy jakiegoś laga chwilowego. Mam nadzieję, że nie wywali, chociaż wywali, bo już tak nawet ekran się zciemnił. To chwilka. No niestety musiałem właśnie wyjść z gry. Chyba sami to zresztą widzieliście. No to wczytamy ten zapis i idziemy do tych najemników. Jeszcze raz. Mogłem tam właśnie zapisać na jakimś innym zapisie, jak byliśmy u tych najemników, albo po prostu pogadać z każdym z najemników. Bo tak to już nie wiem co i jak. Ten koret myślałem, że nas odesłał właśnie do tego Javisa, a tu nic z tych rzeczy. Pogadamy tam z wszystkimi najemnikami. Zobaczymy, co nam powiedzą ciekawego. No, tutaj jest fajne takie jeziorko. O, tam chyba wodospad się zbugował trochę. No dobra. Znowu musimy przez most, znowu musimy się wspinać. Trochę taka monotonna droga. No, przepraszam za to, taki mały fail to był. Ale jakoś dotrwamy normalnie i zobaczymy co i jak. A w ogóle na tej cytadeli są takie chyba znaczki, jak właśnie ta zbroja łowców, którą nam tam ten kowal zrobił, chyba Kylos, tak mi się wydaje. No ale taką właśnie, no, takie same znaczki. Tam miałem taką wcześniej jeszcze taką zbroję fajną w sumie. No ale była słaba. Dobra, akord. Witaj. No witaj. I koniec. To nie jest tobą. Tutaj mamy najemnika. I tutaj mamy generała Lee. Witaj. Paskudnie to wygląda. Jesteś potrzebny w nowym obozie. Kilka. Paskudnie to wygląda. Kim jesteś? O. I znowu musimy właśnie tam pójść do tego Javisa. Dobra, już nigdy za wiele. O, 1000 byłek dostałem też. No
No dobra, i to co mam teraz zrobić? Kamienie ogniskujące to nie to. Chwila, które to jest zadanie? Najemnicy. Właśnie, najemnicy. Dziwna sprawa z tymi najemnikami. Coś kombinują. Ale na razie nic z nich nie wyciągłem. Nie wyciągnąłem, przepraszam. Mam znowu odnaleźć Jarvisa i przekazać mu, że najemnicy potrzebują jeszcze jednego wzorca. No i co, my mamy tak biegać od jednego do drugiego, tak? Trochę nieciekawa sprawa. Bo no dziwnie się tak biega w kółko. Znowu musimy do tego Jarvisa skoczyć. Mimo tego, że już byliśmy u niego i to dwa razy. Raz się pomyliłem normalnie. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to będzie. No i że szybko po prostu go znajdziemy. Bo przynajmniej już wiem, gdzie on jest. Dobra, jeszcze tutaj zapiszemy. No powiedzmy tutaj. To jest chyba zapis jeszcze przed tym magiem. Przed tym nekromantą. Dobra. No i właśnie pogadamy z tymi wszystkimi najemnikami. Wykonamy tego questa, no i w sumie będziemy kończyć na tym odcinek. Taki trochę nudny odcinek wyszedł, ale no mam nadzieję, że jeszcze to jakoś nadrobię i że nie będzie aż tak źle. Zobaczymy, co nam jeszcze poza tym najemnicy powiedzą. Tam jeszcze miałem jedną opcję dialogową z Lee, że potrzebny jest w nowym obozie. Ale no niestety jeszcze chciałem właśnie wykonać tego questa tutaj. Związanymi z tymi najemnikami i dopiero później pogadać z nim o tym właśnie tym. No. Tu się schowałeś. Dobra, najpierw pogadamy o ludzie, którym jest winny. O. Wiem, gdzie możesz znaleźć kosztowności, które są zaledwie wierzchołkiem bogactw. Dostałem jakąś mapę chyba. Weź tą mapę, jest zniszczona, ale to świadczy o jej autentyczności. Dobra. Dobra, przewinę tą kwestię dialogową. Zaraz zobaczymy do dziennika. W końcu i tak z dziennika wszystkiego można się dowiedzieć. Przynajmniej tych najważniejszych. Ornamenty. Jarvis powiedział mi, że magowie wody szukają jakichś ornamentów. Muszę dowiedzieć się czegoś więcej. Anon odrodzenia, rytuał, najemnicy. Pod nazwą Jarvisa długą gawę udzieliliśmy i sporo się dowiedziałem. Najemnicy pomagają magom wody w odnalezieniu jakichś ornamentów. Miejsce ukrycia każdego kawałka wskazuje jedna mapa. Ale nie tylko magowie szukają elementów, hrabia także macza w tym palce i zdobił już jeden kawałek kamienia. Dostałem od Jarvisa mapę z zaznaczonymi miejscami ukrycia kolejnej części elementu. Muszę uważać, bo mogę tam spotkać strażników, a nawet samego hrabiego. Dobra, dostaliśmy jakąś mapkę. Nie wiem, może tutaj już zapiszę. Coś tam w końcu zrobiliśmy. No, co prawda niewiele, ale zawsze jakiś postęp jest. No i w sumie taki króciutki odcinek. To był odcinek 36, no to na razie.